Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. Jesteśmy w Golden Cat, u którego trafiliśmy pod koniec poprzedniego odcinka. Dobra, widzę co najmniej trzy wejścia. Dołem, na piętrze, przez okno. A tam jest marszant, którego wolałbym chyba zacząć. Nie, chowaj to, chowaj to. Dobra, 5 mam tych strzałek dalej. Przeoszczędziłem. Wow! Are you fucking serious? A ja się potem zastanawiam, dlaczego wolę częściej używać po prostu tego mignięcia. Okej, to jest ten marszant, zdaje się. Dużo oczywiście typiarze, żeby nie było za łatwo. Są to jakieś drzwi? Często tak po prostu tutaj siedzi. Tu nie widzę. Potrzebuję drzwi albo okna. Może też otwartego. Zielona, 30 metrów. O, tam jest też runa. Dobra. Rats that can strip a corpse to nothing in seconds. That's from the continent. I got a cousin. Said he saw shit like that. Much, much worse. Even if you're right, what do? Send a fleet to the continent. Burn the whole country down. That'd show them. Runa. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. Okay, było takie lepsze wejście, ale ogólnie widzę, jest pusto. Think you'll get your own squad after what happened last night? Never doubt it. Amulet tutaj na dachu. Chyba na dachu. O, niekoniecznie, gdzieś w środku chyba. Ja tutaj wyżej nie mogę mignąć. Ale tu mogę mignąć do środka. Na 13 na dachu. The ivory room. All I can tell you is it's very heavily soundproofed. I'll leave the rest to your imagination. Custis is easier to manage. Some nights he just waits in the smoking room upstairs and talks. It's funny what people will pay for. Okej, to mamy wskazówkę, gdzie znajduje się jeden z braci. Brałażenie bez tego to myślę jest totalny idiotyzm. Okej, tu to jest prawie na pewno Emily. Jest palarnia, czyli miejsce, gdzie znajduje się ziomek. Ale nie, dopóki jakoś nie oczyszczę bardziej tego miejsca. Klucz główny do Golden Cat wymagany. Dopóki nie oczyszczę bardziej tego miejsca z ludności, no to raczej nie ma sensu. Czy sensu? To nie mogę iść po Emily. Bo pewnie będę musiał potem odeskortować, a to niestety wiąże się z tym, że będę musiał. Nie, klucz główny. Także, madame, dziękujemy. Księga gości. Morgan Pendleton z Lulią w pokoju z kości słoniowej na pierwszym piętrze. Curtis z Violetą w palarni na drugim. Okej, dobra, czyli mamy informację o obu. No, teraz mamy napewnik. O obu. Okej, nie mogę więcej, no to łyknę sobie tak, zabiorę to. No, jak miło. No, kurde, otwórz to. Cyk, cyk. Zabierz ją. Klucz główny. Dobra, w sumie to jest nieistotne dla mnie aż tak bardzo. O, właśnie.
Emil jest trzymana z dormitorium piętro wyżej. No, tak jak sądziłem, dokładnie. Po tym jak ona tam leżała, czy tam siedziała właściwie, to się domyśliłem, że to musi być Emily. Tak więc zamykamy i pani tu raczej nikt nie znajdzie. Mam nadzieję. To było trochę zgodnie z mojej strony. Mogę po... Nie, zabieraj go stąd. Wiadomo, jak ktoś broń znajdzie leżącą luzem, no to nie, raczej nic nie powie. Jak znajdzie ciało, to no to już jest inna para kaloszy. Tak. Zamykaj. Ale dobra, ej, w sumie też pytanie, bo Slack Joe powiedział, że nam załatwi tych typiarzy bez zabijania. Jeśli damy mu tę akcję z sejfu. Ale pytanie moje brzmi... Czy ja muszę jeszcze dostarczyć do niego, czy muszę coś innego tu podziałać? Bo jak jeszcze muszę ich dostarczyć do niego, no to to może być trochę problem. Czekamy. Wszelakie drzwi, które zamknięte być powinny. A? Okej, tutaj dormitorium kurtyzany, to jest oczywiście Emily. Pokój z kości słoniowej, czyli tu jest pewnie Curtis, zdaje się. Mi się wydaje, że tam był Curtis. Ale oni mnie teraz nie interesują. Czy wiadomo, jak któregoś zgarnę po drodze, no to z wielką chęcią się go pozbędę, nie? Wiadomo, w sposób oczywiście... O, tutaj. A nie, Morgan to był, Curtis jest na palarni. Dobra, nie wiem, czy te dziewczyny, czy tam kurtyzany, będą robiły jakieś problemy a propos tego, że ja sobie tak tutaj nagle się pojawię obok nich, ale może lepiej je też umrzeć. Wyjście dla VIP-ów. O ty, dobra, chyba że tędy by się udało Emily wyprowadzić. Did you hear what that little girl did? No, she's cute. Amy or Emily or something. She tried to escape. Somehow she found the VIP exit. Okej. Dobra, ale widzę, że nie ma a propos tego żadnej wskazówki. Really? Yes, Prudence keeps it locked now and she carries the only key. Why is she here anyway? Is she some niece of the Pendletons? No idea. They keep her hidden away. Hello? Ale nie, no i tak bym się ich pozbył. A, jedna. I teraz po drugą. No i pięknie. Zabieramy. Zabieramy też to. No i okej. To uno. I... I numer dos. Kurka, tutaj pusto. Dobra, zobaczmy, ile przywraca mi picie tej wody, bo on chyba tam był aktywny. Ty kurde, nie tak mało! To jest chyba jedno użycie chyba mignięcia, tak mi się wydaje. Ej, dobra, ten amulet zostanie ze mną na bardzo długi czas. Mamy remedium i... Eliksir. Jednego i drugiego nosić już nie mogę więcej. Dobra, remedium. Po remedium się będę mógł jeszcze cofnąć ewentualnie. Tylko ciekawi mnie trochę, co to remedium tu robi, nie? Skoro to ma odnawiać tylko i wyłącznie manę. A Piero tego chyba raczej nie wynalazł specjalnie dla nas. Dobra, ale nie no, still, pomimo wszystkiego... Dobra, YOLO. Zrobię sobie zapis na wszelki wypadek, zanim tam w ogóle wejdę. Bo jeśli wymaga to tylko i wyłącznie odprowadzenia Emily do tego wyjścia, to będzie koniec. Zajebiście, ale jeśli będę musiał jeszcze ją eskortować dodatkowo,
No to wolę jednak mieć save'a przed całą akcją. Żeby w razie czego iść w totalnie inną stronę. Oj, z runa. Słyszałaś, że palenie, szkodzi zdrowiu? Proszę bardzo. Zaginione kobiety. Coś nowego. Piórka, więcej monet. O, tutaj jeszcze. Szukaj klocków. Tutaj coś. Piórka. A, i więcej jedzonka. Tutaj. Sakieweczka. Tutaj nic. Dobra. To dla mnie spoko. Dobra. Tutaj ktoś coś. Nie. Gdzieś tam kościany amulet. Runa, kurde, idealnie piętro pode mną. Trochę jak na złość, nie sądzicie? Dobra, jeszcze tutaj. No i okej. No to do Emily w takim razie. Who are you? Why are you wearing that mask? Corvo? Corvo, it's you! You're wearing a mask to sneak around, aren't you? They told me you were head chopped off and in the prison, dead, like mother. That seems like a long time ago. But you're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go, for special people, and I'll show you. And if anyone tries to stop us, you can fight them. Nikt nas nie zatrzyma. Wejście teraz... wyjście... Wyjście już jest teraz proste. Znajdźcie Emily Coldwyn. Dobra, ale zobaczmy, czy jest tutaj coś ciekawego jeszcze. Trochę jedzenia. I... Uuu! Ty, nie widziałem, że mogę z duchy mać mieczki. Fajnie, fajnie. Dobra. Mówię, na razie jest, czy wyczyściłem całą lokację, więc... Dla mnie spoko. Nikt nie powinien tu usłyszeć. W tej okolicy bynajmniej. Teraz zamknij te drzwi tak na wszelki wypadek. I o właśnie, tutaj jest wyjście. Dobra. Okej, jest czysto. A! Kurde, dwie potki? Nice. Tygodniowy zapas eliksiru. Powiedz swoim panienkom, by to wypiły, ale szef mówi, że mamy dostać zapłatę w monecie. Koniec z wymianą. Karakstan. Od Slack Joe'a zapewne. No, ja tego oczywiście nie zabiorę, bo mam full. The door is locked. Unlock it so we can get away from this place. This place is on the river, so you must have come by boat. I'll wait for you near the boat. I remember the way. Don't worry about me. Nice! Okej. To mi jest bardzo na rękę. No to już idziemy tylko po nasze cele. Jeszcze runa i amulet zostały do zgarnięcia. Dobra, nie, nie tu. Zamknij to. Pokaż mi to. Dobra. Gdzie jest amulet? Amulet jest gdzieś tu. Okej, tutaj na piętrze. Z tej strony gdzieś. Okej, dobra. Był zamknięty zatem, więc można zabrać wcześniej. Duża perła skorupiaka. Dobra, strzelam, że to jest warte 50. Bang, bang, bagarang. W sedno trafiłem. I zobaczmy. Ostatni amulet w tej misji. Odporność na zarazę. Płaczki zadają nieco mniej obrażeń. Nie, czy tym jakoś takie mega potrzebne? Niekoniecznie. Monet poproszę. I poza tym chyba nic więcej. A nie, dobra. Proszę bardzo.
No i dobra, i do Marszanda w takim razie. Kwadrans dopiero minął, a my już, kurde, taki ładny progres zrobiliśmy. Najpierw wolę zdobyć kombinację od tego typa, a potem dopiero zająć się naszymi targetami. Tylko oczywiście tędy się nie dostanę, jak na cholerną złość. No dobra. O, tutaj runa. Tak idealnie, kurde. O. You realize you're at the Golden Cat, right? Huh? Yeah, but she's different. She really likes me. Idiot. She likes your money, not you. You're just jealous. Shut up. Cura tywiańska. To chyba też już było, ale pokażę wam tak na wszelki wypadek. A nie, jednak nie było. A nie, był jakiś książę tywiański czy coś tam chyba. O, jak miło, panowie, żeście się tak fajnie rozdzielili. Chodź ze mną. Mam dla ciebie fajne miejsce. Serio, kurwo? Proszę bardzo. Nawet tutaj cię mogę zostawić. Zatkamy. A, tutaj, cyk, tutaj. Aha, to jest to miejsce. Okej, okay. Dobra, to mogę tu wejść znacznie szybciej. Dobra, zobaczmy. Dobra, wejrzyjmy przez dziurkę. Tu się jakieś babki obściskują. Tutaj typ jest ledwo przytomny. Tutaj typ i kobitka. Dobra. Dobra, tam jest nasz cel oczywiście. Dunstan, the Pendletons are here. You're supposed to be on duty. Come on, you're supposed to be on guard. You'll get dismissed for sure. I can't believe this. You said you weren't even drunk. Wake up. I don't know. Some kind of mask. He didn't get a good look. Did he say what he wanted? I hear he didn't say a word. But he went through the place like the outsider himself. Maybe the plague's driven him crazy. He didn't fight plague. He had discipline. Mark me. You get that mask off. I think he's one of the downs. That's how he fought. Like a shadow. If they made it too many scary novels. Pick up school. You're shaking like a little girl. Don't jump on the ground. Dole, ale fakt, że jest kurwa dzień, nie ułatwia mi w ogóle tej roboty, nie? Tutaj. O, bardzo ładnie. Robimy ich tutaj w takim razie. Nie zabiorę niczego, ale... Sakieweczkę. 100 monet w sakiewce? Rzadkość. Dobra, tu ewentualnie mogę spieprzyć, jakbym chciał. Dobra, to jest jeden typ, to jest drugi typ. Dobra. Zakrzywmy czas. Zbądźmy się tego gościa. I tej typiary. Okej, okay, spoko. Nie spoko. Idziemy jeszcze po tego i też go tam schowamy. Zabieramy. Byle się nie dać, kurde, złapać. Cyk. Dobra, pójdziesz tędy czy tędy? I idziesz teraz ze mną. Zabieramy. Nie. Zabierz go. Tu go bardzo ładnie pouczę po nich.
zamknij. No i dobra. Na razie jest spokojnie i czysto. Who do you want me to be tonight, Lord Pendleton? Anyone. The High Overseer, for all I care. I've never been this drunk. Some of my friends say I look like Lady Boy. Waverly? That lucky trollop. If I'd found those crystal deposits on my estate, I'd be throwing parties too. I'd be buying the Lord Regent's favor too, instead of begging for money. I didn't mean to upset you, my lord. Wait. On second thought, maybe you should dress up like her. Yes, I think I should like to teach her a lesson. I would be glad to, my lord. Would you like me in white or black? Or red, perhaps? Let me think about this. Waverly did always like black. Oh, was that Lydia? Problem arystokratów, co? Kurde, no musiał się odwrócić! Teraz znowu w oczy kole fakt, że nie miałem, kurde, zatrzymania czasu. Bo gdybym zatrzymał czas, no to normalnie po prostu bym oboje z nich postrzelił z tego. Nie byłoby żadnych problemów. Dobra, zostaw go tu na razie. Tego typa stąd też zgarniemy. Zostawimy. O, trochę siwa. Proszę. No i właśnie. Mamy Lorda Curtisa. Pytanie, czy jeśli ja przeładuję lokację, to czy on będzie dalej nieprzytomny? Bo jeśli tak, i mam go potem tego gdzieś dostarczyć, to wolałbym w jakieś lepsze miejsce go sobie przenieść. Dziś gościmy Pendletonów, a okno palarni wciąż nienaprawione. Curtis, zajmij ten pokój, więc to napraw. A, faktycznie tutaj. Ale kurde, po co mi taka informacja? Przecież kurde, zanim miałbym to okno... Jak ja bym chciał to okno rozwalić, to ponownie musiałbym mieć zatrzymanie czasu. To jest jedyna opcja, żeby udało się, kurde, ten... Żeby się udało tam wejść i go zdjąć przez okno. Podkreślam, przez okno, bo jeszcze jest wejście normalnie przez drzwi. Pójdziemy z nim do tego marszanda, jolo. Dobra, kurwa, gdzie są schody? Tu są schody, dobra. Wespnij się. Biegnij tutaj. Dobra, w sumie tego mogę zostawić, myślę. Dzięki, powiem go tu znaleźć. Nie się jakoś specjalnie przejąć tym, że ktoś tam leży. A raczej będzie spokój. Dobra, może tam lepiej nie podchodźmy. Dobra, do marszanda jak pójdziemy, to raczej to będzie spokój. Gotcha. Dobra. Może też tego typa tutaj zostawić. Your footsteps sound a little loud. Have you gained a little weight, honey? Not just like last time, understand? Slowly, and only trigger the shock at my command. Get it? And the safe word tonight will be retribution, let's say. You hear that, you stop. One shock out of line and you are out of a job. Co do cholery, co to jest? Stay focused, please. Oh, that's good. I deserve that one. Shall I tell you why? The Pendletons are here, right? Start with them. I've cheated them, robbed them of thousands. I can tell you love your work. Ja rozumiem, że ludzie lubią BDSM, ale to jest chyba trochę hardkorowa wersja. You're ruthless. Don't hold back. I'll tell you everything. The Pendleton's inheritance was worth hundreds of thousands at least. I told them it was junk. Careful. I have a condition.
Retribution! Retribution! That was perfect. But it's all I can take for tonight. Call my servants. We're done. I deserve it. Nie, stary. Jeszcze nie skończyliśmy. Dawaj kombinację. I said retribution! Now let me out! What the? Who is this? What do you want? Kombinacji. The safe. Yes, of course. The combination is 879. Take anything you find. I think I felt my heart skip. Czekaj, czy mogę go zabić, jak jeszcze raz pociągnę? Ale chyba wolę tego nie testować. Dobra. Okej, na szczęście gość jest oznaczony już, jak się go raz zgarnie. To tyle dobrego. Zmienił się jeszcze jego braciszkiem. Który jak na złość musi się patrzeć akurat w te drzwi. Mogę jakoś tu wejść inaczej? Nie, nie mogę. Otworzę tak. Okej. Dobra, mam ostatnie dwie strzałki usypiające. Dobra, YOLO. Raz. Nie, nie wierzę, że spudłowałem. Nie wierzę, że trafiłem tym jednym w ścianę. No ludzie, tak zmarnować strzałkę. Bierz go. Chyba jest spokój. Będę mogę sobie jeszcze jedno zabrać z tym w razie czego. O, a nie, czekaj. Oczywiście. No już dobra, trudno. Ogarnąłem to, ogarnąłem. Wyłącz to gówno. Zamykamy oczywiście. I właśnie, co teraz? Nie powiem, jeśli mogę, to z chęcią bym sobie ich tam do tego wyjścia doprowadził, bo... ma wtedy stamtąd... bliżej. Ale... to wie, może w sumie samo to, że ich już właśnie teraz ogłuszyłem, to już wystarcza. W sensie tego teraz wiecie, po prostu pójdę do tego, nie? Pójdę do Slack Joe'a, dam mu... Znaczy wróć, nie, najpierw to jeszcze pójdę do sejfu i zabiorę ostatnią runę, która się tam znajduje. Pytanie, czy ja już właśnie, znaczy, że tutaj ich zostawię, nie? I oni pod nich przyjdą i ich zabiorą? Czy może jednak muszę... ich gdzieś dostarczyć. Nie wiem, ale tutaj pamiętam, że było jeszcze jedno to remedium. Ja sobie zabiorę. Cyk. Popijemy sobie wodę, żeby uzupełnić manę. Nie no, to jest zajebiste. Ten amulet ze mną zostanie na bardzo długi czas. Dobra, gdzie będzie szybciej do tego typa? Najszybciej to chyba będzie tędy. Koniecznie tędy, ale tędy po schodach. To na pewno. Ej kurde, patrzcie, bo on tej runie zapomniał, nie? Proszę bardzo. 4 na 5. Dobra, ci ubici jak ostatnie świnie. Czyli patrzcie, jednak to nie był jeden z tych Pendletonów. Sądzi. Fak, 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 fak! Zakrzyw czas. Gdzie był autosave? Gdzie jest autosave? Gdzieś przed chwilą? Powiedz, że przed tą walką, uwaga. Okej, okay, tak, na szczęście. Po zabraniu tej runy. Dzięki, ze mną. Czy zgrabnie położymy. Dobra.
Okej. Okay. Nie, zostaw to. Sobie możemy podjeść. Dobra, i zobaczmy sobie, jak to wygląda w questach. Wyeliminuj albo bez zabijania wróć do Slack Joe'a. No dobra. Mam 8 run, pięknie. No to oczywiście ulepszamy zakrzywienie czasu. Mój bien. I teraz będziemy mieli zatrzymanie, a nie tylko spowolnienie. Czyli takie w sumie właśnie, to, bo to jest to. Gdyby tak się w sumie czepiać słówek, to właśnie zakrzywieniem czasu byłoby w sumie właśnie jego spowolnienie. Ale tym razem, weź go na ręce i idziemy. Ale tym razem będziemy faktycznie... Jak to się stłukło? Ale tym razem będziemy faktycznie ów okno, znaczy okno, ów czas zatrzymywali, czyli jakby zakrzywiali, tylko trochę bardziej. Dobra, i tyle. No i cyk. Przejść do dzielnicy. A to do destylarni od razu. A, bo to tutaj. Dobra. Ej, to w sumie... Wait! A dobra, czyli to byłoby zamknięte w ogóle. Pamiętacie przecież, czy pamiętacie, że to musiałem otworzyć od tamtej strony dopiero. Czyli bym nie mógł tak czy siak tamtędy przejść. Dobra. O, właśnie, właśnie, tych drzwi szukałem. Do apartamentu. Są dalej szczury. Ale pytanie, czy ci, których ogłuszyłem, dalej są ogłuszeni? Dalej są ogłuszeni! Dobra, czyli to działa do końca misji. Spoko. To mi się bardzo podobuje. Dzięki temu mogę teraz dzitnąć sobie do tego sejfu. Bo nikt się oczywiście... Nikt oczywiście nie będzie miał... Oto najmniejszych problemów. Ale tak dał zabezpieczenie, sobie tak wejdę. I mamy tutaj safe. Tylko, że to jest safe, który jest wejściem do jednego wielkiego pokoju, tak naprawdę. Więc zobaczmy. Notki. To było gdzie? Raport to. Nie, to było chyba. Nie tutaj. A nie, czekaj, to będzie we wskazówkach chyba. Tak. Kod do safe'u 879. Kurde. A czekaj, a czy to zależy od tego, w którą stronę się patrzę? Jak teraz tak z góry bym spojrzał? Nie, dobra. To się obraca tak po prostu. No i 9. Okej, dobra, raz poleciało, ale na szczęście udało się odtygować. Ej, fajnie, dwa remedia. Szkoda, że nie potrzebuję żadnego, że mogę wziąć tylko jedno. Wiesz to. Tutaj urna. Dobra, drzwi to potem. Zaproszenie na przyjęcie u Boylów. Uuu, to był jakiś ważny przedmiot w ogóle. Curtis Morgan i ten trzeci. Ale patrzcie, aż trzy obrazki tu były. Zgrab, ładnie. Dobra, wiem, że to trochę overkill, no ale... Zakrzywmy czas, zregenerujmy i zabierzmy. Żeby całe to zostawić. To możemy też zamknąć. Okej, dobra, to się tak nie odtegowało. Nie na bulwar, idziemy tak jak przyszliśmy. Żeby od razu siadać do Slack Joe'a. Właśnie cały czas mnie nęci to jedno pytanie. Czy ja będę musiał... Czy jak ja teraz do niego pójdę, to będę musiał potem jeszcze tych bliźniaków gdzieś dostarczyć. Czy może wystarczy sam fakt tego? No tak, nie zmieniłem mocy. Czy może wystarczy sam fakt tego, że... Że ich ogłuszyłem i zostawiłem pod tym wyjściem. Przechodzimy. Biegusiem.
Ryan Slager jest tutaj. Dobra, to już jest to samo, co słuchaliśmy. To chyba nie było żadnego tego. Dobra, Slagjaw, ogarnąłem robotę. You brought me the numbers. I've been after this combination for months. If you ever need steady work, you come see me. Slagjaw knows a good man when he sees one. It's only natural that you'd be curious about what I intend to do with the Pendletons. See, the Pendletons got these rock mines. Have hundreds of souls working down there half a mile deep below ground. So I'm gonna shave their heads and cut out their tongues and put them in one of their own stinking mines. Then they're gonna see life from a different angle. Oh, wow! Ale proszę, czyli jednak nie musiałem nic totalnie z nimi robić. W sumie ma rację, no oni są tam tylko obecni, a on jest gangsterem, więc to raczej sam potrafi się dostać do takich miejsc, zauważony bądź nie. Ale w sumie dzięki nam ma teraz o wiele łatwiejsze zadanie, bo nie dość, że połowa ludzi jest tam. Nie dość, że połowa ludzi jest tam, kurde, ten. Jest tam ogłuszona przeze mnie. No to jeszcze dodatkowo są oni, ci bracia w sensie, wręcz podstawieni po prostu dla nich przy wejściu. Tym wyjściu VIP-owskim. Skradaj się. A. Tak, tam nie przejdę, ale mogę stąd przejść tu wyżej. No i ładnie. Dobra, daję, mam wymówkę, żeby użyć potki. O, ty, tu bym monetę ominął. Teleport straży, coś nowego, to dla was oczywiście. Czekaj, to? A nie, Jezus, przecież ja ten. Tu poleciałem potem od razu na górę po wczytaniu save'a, dlatego to jest niezrobione. No chyba, że to się po wczytaniu save'a zresetowało, no ale trochę nie chcę mi się w to wierzyć. No, serio, jeszcze mnie to złapało. No dobra. Kończymy misję w takim razie. Już się nie ma totalnie co martwić. Chowamy mieczyk. No i spadamy stąd. Are you both ready to go? Corvo, you must work wonders out there in the city tonight. I can't believe my old eyes. Ukończ. Czekaj, co? Czekaj, tu? Tu 1000 monet prawie poszło w cholerę. Intrygujące. W sensie nieznalezione, o to mi chodzi. Dobra, moment. Chcę zobaczyć, o co chodziło w tym. Ukończ pojedynczą misję po ucieczce z więzienia, nikogo nie alarmując. O, a to ciekawe. W sensie, no... Nikt nie został zabity, nigdy nie wykryty. A, dobra, chyba że chodzi o uruchomione alarmy. Czy tam nawet o takie głośne powiedzenia, ho, haja jest. No to w sumie właśnie, czegoś takiego nie było, no bo zakrzywienie czasu poszło w ruch. I kilka wczytanych save'ów. Okej, cesarski gość. Emily jest teraz bezpieczna pod czujną opieką lojalistów, skoro jej ochrona jest tymczasowo zapewniona, pora usunąć pozostałych sojuszników Lorda Regenta. So you did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, I grown-up business, girl. I mean, your ladyship. Forgive me. It's okay. I heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh, I should concentrate on piloting this boat.
Young Lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. Okej, dobra. Zobaczmy też, czy są jakieś nowe. Są! Dwie runy. Tam jest Lord. Dobra, idziemy po runy! Kurde. Gdzie te runy? Gdzie te runy? Dajcie mi runy. Tutaj niżej. Ej, come on! Gdzieś tam. Jest jakieś przejście? Czy muszę do tych kanałów zejść? Może muszę popłynąć dołem. Raczej nie. O, tram. To co jest? Aha, żre mnie węgorz. Świetnie. Kolejna sytuacja, kiedy przydaje się zamknięty eliksir. Tylko, że bardziej z mojej głupoty, aniżeli z faktycznego pożytku. Jeez. Dobra. Wejdź tutaj. Wejdź tu. I don't want to look around right now. Of course. We can give you the tour later, when you've rested. I was wondering, do you think my mother is really dead? I saw her stabbed, but maybe she was still alive and got better. Is that possible? I'm sorry, Emily. But no, she did not survive. Oh. Did you go to her funeral? Was it fancy and beautiful? A train of carriages rode through the city. It was very beautiful. Flowers everywhere. And thousands of people wept because they will miss her. I wish I could have seen it. I'm sorry, dear. No nie zawsze pogrzeb rodzica to jest coś, co dziecko powinno oglądać. Zwłaszcza jeśli było przy okolicznościach. To dość drastycznych okolicznościach śmierci u rodzica. Moment. Tu gdzieś było to... O, właśnie. To zejście. Już tak po prostu. Czy to jest właśnie tutaj gdzieś? Oczywiście. Dobra, gdzieś to jest pewnie woda, więc sobie odnowię te... Spokojnie. Jedna jest tutaj. Za tu. Co chodzi z tym? Przepraszam, ale nie przyjdę na następne spotkanie, ani na żadne inne. To, co się tu wydarzyło, było nienaturalne i robi mi się niedobrze na samo wspomnienie. Zostawiłem ci rezultat naszej pracy, ale przypuszczam, że zanim wrócisz, szczury zdążą go pożreć. Żegnaj. Proszę, czyli co? Ktoś tu runy chciał tworzyć. Ale albo coś nie pykło, albo pykło, tylko nie tak jakby chcieli. Ale dobra, powinniśmy mieć już 3 runy chyba. Dokładnie, no to czas na upgrade mignięcia. Dłuższy dystans, okej. No, pytanie, jak, o ile dłuższy jest ten dystans faktycznie. Ale tego bez miernika metrowego niestety się... Nie dowiem.
No, ale lordzik jest do tego idealnym sposobem na przekonanie się. Dotąd. I zobaczmy. 70 metrów jest oddalony. Nice! Prawie 20 metrów. Czyli o 5 metrów powiększyliśmy zasięg. To mi się bardzo podobuje. O, co my tutaj mamy? A, to jest ta jego książka. Dobra, Piero, pogadajmy. No, stary! Ask me for any gear you need. Dobra. I ta runa. Dobra, są jakieś upgrade'y, które koniecznie potrzebuję. Ta bojowa strzałka na pewno by się przydała. Zasobność amuletów. Dobra, na wszystko nie będzie mnie stać. Dobra, przeładowanie pistoletu jeszcze. Włącza automatyczne przeładowanie. Dobra, żeby 500 zostało. To mnie interesuje. Większy magazynek. Dobra, to jeszcze mogę. Okej. Okay. I zobaczmy, czy to jest wielokrotnego użytku, czy to jest jednorazówka. Jednorazówka. Ale okej. Okay. Mamy za 500 jedną runę, także to już jest połowa upgrade'u Mrocznego Wzroku, a kolejną znajdziemy sobie na następnym levelu. I to nie jedno. Dobra. Zagadajmy więc z naszym lordem. Zobaczmy, czego chce. A na pewno chce czegoś istotnego. Corvo, the Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Okej. Szalony geniusz. Havelock i Martin. Ej, ale Havelock tam był przed chwilą, no come on! O, tutaj było coś do oszamania. Nie? Dobra, czy mogę tutaj czegoś sobie upić? Chyba nie. Ale dobra, tam jakiś crash się znajdzie. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it then. Okej. Okay. Ale zauważyliście, jak on strasznie wchodzi nam w dupę? To jest aż podejrzane, jak bardzo Havelock wchodzi nam w dupsko, nie? Off to Caldwin's Bridge, sir. We'll get our sleep later. Dobra, co chciałem kupić, to kupiłem. Zgarnąłem dwie runy. Jolo. Just climb aboard when you're ready. Lecimy. Medyk cesarski, poproszono cię o uprowadzenie Antona Sokołowa, medyka cesarskiego i rektora Akademii Filozofii Naturalnej. Twoi nowi sprzymierzeńcy chcą wydobyć z Sokołowa imię kochanki Lorda Regenta, tajemniczej sojuszniczki i jednej z najpotężniejszych osób wyższego stanu, którego popierają. Sokołów mieszka w dużym apartamencie gdzieś na moście Caldwina. Dobra. Co myślisz, Corvo? Caldwin's Bridge. You've been in the city for years, but you lived in Dunwall Tower with the late Empress, so maybe you haven't visited the bridge before tonight. Something to look out for. See all them lights on the water? That's right, we'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up.
Now, about bringing Sokolov back alive, he's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions, and the like. Seems dangerous to me. But what do I know? Okej. A dobra, to jest cały ten opis w ogóle z loadingu. Here we are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming, of course, you've taken care of those floodlights. No, z tym raczej problemów nie będzie. Wyłącz lampę na posterunku, aby Samuel mógł się zbliżyć łodzią i dostać się do domu. Okej. Okay. Reflektory na moście. No wiadomo, najpierw lampy, potem ziomek. To wygląda tutaj. Okej, okay. Jeden amulet, jedna runa. Aż dziwne, ale... Zobaczymy, co będzie później. Ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zagramy w Dishonored. O, dobra, widzę, że wszystko się odnowiło samo z siebie. To fajnie. W którym spróbujemy, może nie tyle już porwać Sokoła, bo raczej to nie jest aż tak krótka misja, ale chociaż spróbujemy pozbyć się tych reflektorów i co nieco zwiedzić lokację. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!